wcale przyznany Taliban podczas naszego przeprowadzenia niezwłocznie po obchodzeniu dwóch trzecich liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego, a niestety obecnie dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, zasadniczym celem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o Sądzie Najwyższym jest doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego, w tym sędziego Sądu Najwyższego. Piątek marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że projekt posłów PiS jest potrzebny, bo nie może dochodzić do paraliżu Sądu Najwyższego w tej sytuacji, w której nie ma pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Mały ZUS dla małej firmy. Taka zasada może obowiązywać już od przyszłego roku. Rząd chce, aby z przywileju tego skorzystały osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, na których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie projektu ustawy w tej sprawie. A o szczegółach reporter Polskiego Radia 24 Michał Kubisiak. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna jednomyślnie poparła projekt, jak i wprowadzone do niego drobne poprawki legislacyjne. Skala akceptacji dla dokumentu najlepiej oddaje fakt, że z dyskusji nad nim żaden z posłów nie zdecydował się zabrać głosu. Przemawiał jedynie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj, który tłumaczył, dlaczego potrzebne jest jego wprowadzenie. Kwestia obciążeń, które przedsiębiorcy od lat podnoszą jako nieproporcjonalne, jeżeli chodzi o taką działalność niskoprzychodową, czyli znaczy o dobrej składki w stosunku do przychodów, które osiągają w tejże działalności. Obecnie przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, odprowadza co miesiąc do ZUS ponad 1200 zł i połowę swojego przychodu. Dzięki ustawie składki te będą korzystniejsze, bo ich wysokość zostanie powiązana z rozmiarem firmy. A osób, z których roczny przychód nie przekracza 60% minimalnego wynagrodzenia, ta składka będzie minimum 200 zł, czyli tak jak jest przy małym ZUS-ie, a generalnie będzie ona proporcjonalna. Od tych 200 zł będzie rozliczone 16 groszy z każdej złotówki przychodu. Też szacuje, że z proponowanych zmian skorzysta około 200 tysięcy osób. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli płacić mniejsze składki, muszą jednak spełniać kilka warunków. Prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym w formie opodatkowanej inaczej niż przez kartę podatkową. Dwa, nie prowadzenie innej pozarolniczej działalności niż działalność gospodarcza i nie wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz swojego pracodawcy w ciągu dwóch poprzednich lat. Projekt został skierowany do drugiego czytania w Sejmie. Odbędzie się ono najprawdopodobniej już na najbliższym posiedzeniu. Michał Kubisiak, Polskie Radio 24. Poseł zarobi mniej, gdy swoim zachowaniem naruszy powagę Sejmu na posiedzeniu Izby, a także gdy naruszy spokój lub porządek na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu. Między innymi takie zmiany w regulaminie Izby poparła Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. O szczegółach Karol Dermoros. Obecnie obniżenie uposażeń i diet poselskich jest możliwe, gdy poseł uniemożliwia pracę Sejmu lub jego organów, albo gdy narusza powagę Sejmu, ale tylko na sali posiedzeń. Jak tłumaczył Andrzej Matusiewicz z PiS, chodzi o rozszerzenie katalogu miejsc, gdzie naruszenie powagi Sejmu będzie zabronione. To zostało rozszerzone również na zachowanie posła na terenie, który jest w zarządzie Kancelarii Sejmu. Zmianom sprzeciwiają się posłowie opozycji. Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej przypomniał niedawną blokadę mównicy przez posła Roberta Winnickiego i pytał, dlaczego wtedy marszałek nie interweniował. Nie przeczytał tej formułki o naruszaniu powagi Sejmu i teraz należy zadać pytanie, to kiedy ta powaga Sejmu się narusza? Według PiS propozycja zmian w regulaminie Sejmu to konsekwencja przyjętej niedawno ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jednak posłowie opozycji zwracali uwagę, że tej ustawy nie podpisał jeszcze prezydent. W odpowiedzi komisja przyjęła poprawkę zakładającą wejście w życie zmian w regulaminie tego samego dnia, co przepisów znowelizowanej ustawy. Karol Dermoros, Polskie Radio. Prezydium Sejmu może podjąć uchwałę o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej posła w wysokości nie przekraczającej połowy uposażenia lub pełnej diety miesięcznej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Północ.
Program informacyjny Polskiego Radia 24. Czas na informacje z zagranicy. Przewodniczący Amerykańskiej Izby Reprezentantów Paul Ryan zapewnił, że Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z krajami zagrożonymi agresją ze strony Rosji. To reakcja na wypowiedzi Donalda Trumpa podczas szczytu w Helsinkach. Mimo fali krytyki, jaka spadła na niego w Stanach Zjednoczonych, amerykański prezydent podtrzymuje, że miał bardzo dobre spotkanie z Władimirem Putinem. Prezydent Trump jest krytykowany w USA za to, że podczas konferencji prasowej z Władimirem Putinem nie tylko nie wyraził dezaprobaty wobec agresywnych działań Rosji na arenie międzynarodowej, ale zakwestionował ustalenia własnych służb wywiadowczych w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie. Dziś przywódca Republikanów w Kongresie Paul Ryan uspokajał sojuszników i zapewniał, że Stany Zjednoczone będą kontynuować twardą politykę wobec Moskwy. Rosja jest groźnym państwem, które nie podziela naszych interesów ani wartości. To musi być jasne. Paul Ryan oświadczył, że Rosja nie tylko ingerowała w amerykańskie wybory, ale podejmuje podobne działania na całym świecie. Sam Donald Trump odrzuca krytykę, która płynie ze strony mediów, ekspertów i wielu polityków, także przychylnych prezydentowi USA. Mieliśmy świetne spotkanie z NATO, zebraliśmy dużo pieniędzy. Miałem jeszcze lepsze spotkanie z Władimirem Putinem. Niestety nikt tego nie przedstawia w ten sposób. Narzekał prezydent Stanów Zjednoczonych i zarzucił mediom, że jak się wyraził, oszalały. Z Waszyngtonu Marek Kołkowski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie zauważył ustępstw Donalda Trumpa wobec Rosji oraz, że Stany Zjednoczone i NATO pozostają naszym głównym gwarantem w zakresie polityki obronnej. Mateusz Morawiecki skomentował podczas konferencji prasowej głosy mówiące, że Donald Trump miał być w Helsinkach uległy wobec Władimira Putina. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Donald Trump nie zmienił stanowiska w sprawie aneksji Krymu przez Rosję, wojny w Donbasie czy gazociągu Nord Stream 2. Według premiera należy patrzeć na wszystkie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. Te w ocenie Mateusza Morawieckiego tworzą scenariusz korzystny dla Polski. W ostatnich tygodniach bardzo wyraźnie podkreśla się rolę Polski, ale też znaczenie bezpieczeństwa tutaj, w tej części Europy. Mateusz Morawiecki przekonywał, że jedynym negatywnym wynikiem spotkania w Helsinkach jest to, że stanowiska również nie zmienił Władimir Putin.